Jeśli zainteresowani są Państwo ofertami w zakresie pożyczek hipotecznych, lokat inwestycyjnych, planów emerytalnych lub edukacyjnych, zapraszamy do korzystania z mobilnego serwisu finansowego. Pracownik Credit Union spotka się z Państwem w dowolnym, uzgodnionym miejscu. W celu umówienia spotkania prosimy zadzwonić pod podany na ekranie numer telefonu. 7 dni w tygodniu. Witam, tu Bogdan Poprawski, właściciel firmy Spencer Group, firmy pośrednictwa w handlu nieruchomościami. Czy znasz przepisy kanadyjskie dotyczące nieruchomości spadkowych? Zwykle pozostawienie nieruchomości dzieciom czy dalszej rodzinie kryje za sobą wiele pułapek. Jeśli chcesz ich uniknąć, skontaktuj się z nami. Żyjemy w szalenie dynamicznych czasach rządzących się prawami rynku i wielkiego kapitału. Nic więc dziwnego, że czasem stajemy przed trudnymi decyzjami finansowymi. Wybór raty hipotecznej może do nich należeć. Może, ale nie musi. Skontaktuj się z naszą Credit Union, a otrzymasz nie tylko świetną ratę hipoteczną, ale i $750 w gotówce. Dodatkowo pokryjemy koszt transferu. Skorzystaj z naszej oferty, a trudne decyzje znów staną się łatwe. Polish Credit Union. To ma sens. A teraz oddajemy głos Bogdanowi Poprawskiemu, prezentującemu ciekawe informacje z wydarzeń sportowych, jakie mają miejsce w Polsce oraz innych krajach. Dzień dobry Państwu. Witam. Na początek, jak zwykle, piłka nożna. Rozpoczęły się rozgrywki Ligi Mistrzów. W dwóch ostatnich rewanżowych meczach wystąpili również Polacy. I tak Bayern Monachium rozbił w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów Chelsea London aż 4-1. W pierwszym spotkaniu Bawarczycy wygrali 3-0 i pewnie awansowali do ćwierćfinału. Robert Lewandowski brał udział we wszystkich strzelonych golach w dwumeczu. W tym ostatnim zdobył 2 bramki i miał 2 asysty. Z kolei Wojciech Szczęsny niestety zakończył sezon, odpadając ze swoim klubem Juventus Turyn z dalszych rozgrywek Ligi Mistrzów. Na pocieszenie został wybrany najlepszym bramkarzem minionego sezonu Serie A. Polski bramkarz został doceniony za 11 czystych kąt, 2 obronione rzuty karne i najwyższy wskaźnik obronionych strzałów. Lekko atletyka. Tradycyjny memoriał Kamili Skolimowskiej w rzutach miał odbyć się w Cetniewie, lecz z powodu jednego przypadku koronawirusa przeniesiono go do Spały. Polscy miotacze uzyskali, jak zwykle, wiele wartościowych rezultatów. I tak Malwina Kopron rzuciła młotem 74 metry 18 cm, co w tym roku daje jej 3. miejsce wśród najlepszych na świecie. Znakomicie spisała się też nękana przez ostatnie 3 lata kontuzjami 4. oszczepniczka Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro Maria Andrzejczyk. Osiągnęła wynik 62 metry 4 cm, co daje 12. lokatę na tegorocznej liście światowej. W konkurencjach męskich zaimponował przede wszystkim rekordzista Polski w pchnięciu kulą Michał Haratyk, który w najlepszej próbie osiągnął aż 21 metrów 45 cm. Tym samym zdecydowanie wygrał ze swoim największym krajowym rywalem Konradem Bukowieckim. Na pochwałę zasługuje dwukrotny wicemistrz olimpijski w rzucie dyskiem Piotr Małachowski, który ma za sobą operację kolana. Mimo tego w pierwszym tegorocznym starcie zwyciężył wartościowym rezultatem 64 metry 87 cm. Pokonał on dobrze już rozkręconego w sezonie Roberta Urbanka o 14 cm. Trzeci w konkursie Bartłomiej Stój uzyskał 62 metry 51 cm. Doszło więc do rzadko spotykanego konkursu, w którym aż 3 polskich miotaczy przekroczyło zdecydowanie granicę 60 metrów. Czas na kartkę z kalendarza. To już dokładnie 60 lat minęło od momentu, gdy Józef Schmidt ustanowił na Stadionie Leśnym w Olsztynie rekord świata w trójskoku 17 metrów i 3 cm, przekraczając jako pierwszy w historii 17, zwaną granicą marzeń. Z rekordem Józefa rywale uporali się dopiero po 8 latach podczas Igrzysk Olimpijskich w Meksyku. Kolarstwo. Zakończył się 77. Tour de Pologne. Zaczął się on makabryczną kraksą na finiszu pierwszego etapu w Katowicach.
Tam Dylan Groenewegen przy prędkości około 70 km na godzinę zepchnął na barierki Fabio Jakobsena. To był brutalny fał Groenewegena i wypadek na pewno zbada prokuratura. W klasyfikacji końcowej tegorocznego Tour de Pologne zwyciężył młody Belg Remco Evenepoel. Polak Maciej Paterski zwyciężył w klasyfikacji najaktywniejszych kolarzy. Szef wyścigu Czesław Lang powiedział: byliśmy pierwszym wyścigiem etapowym cyklu World Tour, w zasadzie imprezą pilotażową. Dostałem już ocenę od sędziów i jest bardzo dobra. Żużel. Poza regularnymi rozgrywkami ligowymi sporo dzieje się w polskim żużlu. I tak rozegrano 47. finał Mistrzostw Polski par klubowych. Mistrzem została Unia Leszno. Podopieczni Piotra Barona zdeklasowali rywali i zdobyli 29 na 30 możliwych punktów. Pewnie, bo aż 5-1 pokonali nawet mistrza świata Bartosza Zmarzlika. Tym samym Unia zdobyła 10. złoto w historii. W klasyfikacji wszechczasów przegrywa tylko z Polonią Bydgoszcz, która ma 11 takich tytułów i głównie dzięki jeździe legendarnego Tomasza Goloba. F1. Jubileuszowe wydanie wyścigu z okazji 70-lecia F1 na torze Silverstone w Anglii przebiegło, można powiedzieć, spokojnie. Jedyną niespodzianką był fakt, że tym razem kierowca Mercedesa nie wygrał. Zwyciężył w pięknym stylu Max Verstappen ze stajni Red Bulla. Jest to jego 8. zwycięstwo i wydaje się, że dalsze wyścigi będą mniej zdominowane przez Mercedesa. A na koniec kulisy sportu. Ktoś powie, przecież Artur Boruc ma już 40 lat, a w ubiegłym sezonie nie zagrał żadnego meczu w Premier League. Dlaczego więc do Legii? Zgadza się. Ale czy dziś taki wiek jest dla bramkarza problemem? Niekoniecznie. Boruc przechodzi do Legii Warszawa, aby udowodnić kibicom swojego ukochanego klubu, że wciąż na wiele go stać. Pozyskując bramkarską legendę na jeden sezon, Legia załatała dziurę po odejściu Radosława Majeckiego do AC Monaco. Tym samym dała sobie czas na znalezienie i ściągnięcie następcy, który trafi do klubu na dłużej. Same korzyści. I tyle na dziś, drodzy Państwo. Dziękuję i do zobaczenia.